Siema, w poprzednim odcinku na kanale pomówiliśmy sobie o 7 najgorszych według mnie misjach, jakie możemy znaleźć w Wiedźminie 3. Nie był to łatwy odcinek do nagrania, bo nieźle musiałem sięgnąć pamięcią, by sobie te wszystkie misje przypomnieć. No i jeszcze później musiałem te misje ograć, co też nie było łatwe. Ale dzisiaj wcale łatwiej nie będzie, bo spośród 400 świetnych misji z Wiedźmina 3, spróbuję wybrać tych 12 najlepszych i uargumentować wam, czemu dla mnie są one właśnie najlepsze. Na miejscu 12, czyli w teorii najgorszym miejscu dzisiaj, jest misja Niech żyje sztuka. Misja najgorsza z najlepszych. Kochamy misję Niech żyje sztuka. Może nie jest to najlepsza misja w grze, ale naprawdę ją uwielbiam. Misja niech żyje sztuka zaczyna nam się automatycznie zaraz po zakończeniu misji skarb hrabiego Royvena i zaraz po zakończeniu misji dorwać Juniora. Obie dwie te misje są dość poważne. W jednej z nich zabijamy Mengego i jesteśmy świadkami tortur, które przeprowadzane są na Triz i też po raz pierwszy jesteśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć inną stronę Triz, co jest dość emocjonalnym momentem. A w misji dorwać Juniora spotykamy się z kompletnym szyb busem juniorem, który uwielbia torturować i zabijać kobiety. Obie te misje są dość poważne i emocjonalne, w przeciwieństwie do misji, która następuje zaraz po tych misjach, czyli właśnie misji Niech żyje sztuka. Ta misja ma wiele humoru w sobie, nawet jeszcze przed rozpoczęciem tego całego przedstawienia teatralnego, które jest przecież turbo śmieszne. Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Eee... Wołowina? Ach... Nic już nie mów. A oprócz tego misja ma ogromną ilość wyborów. Gramy w tej misji historię jeża z Erlenwald. I możemy zagrać dramat albo komedię, obsadzić w roli księżniczki Pliszcilla albo Irinę Renardę. Możemy wybrać kto zagra księcia, ale też wybrać tytuł przedstawienia. A zważywszy, że występujemy jako wiedźmin w tym przedstawieniu, możemy nauczyć się tekstu lub po prostu lecieć na żywioł i wszystko skaszanić, co jest strasznie śmieszne. Na końcu tej misji odnajdujemy dudu, dla którego praktycznie całe to przedstawienie wystawiliśmy. I mamy też fajną scenę, gdzie po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak wygląda Siri ale jednocześnie Geralt żałuje tego, że ją zobaczył. Jeżeli wybierzemy oczywiście tę opcję. No generalnie misja ma naprawdę wiele śmiechu i całkiem sporo emocji i bardzo, ale to naprawdę bardzo lubię tę misję. Ale też sporo emocji, a nawet i więcej ma misja Mysia Wieża. Którą umieściłbym na miejscu 11. Misja Mysia Wierza ma w sobie wszystko, oprócz humoru, jak poprzednia misja, którą wam dzisiaj pokazałem, bo zdecydowanie nie jest to misja, w której będziemy się śmiali. W owym queście za zadanie mamy przedostać się na kłomnicę, czyli przeklętą wyspę ulokowaną na jeziorze Welen. Chociaż z początku, kiedy wsiadamy na łódkę i próbujemy się tam przedostać, misja wygląda jak po prostu kolejne zwykłe zadanie. Klimat zmienia nam się, tym bliżej zbliżamy się wyspy i powoli zaczyna się robić. Naprawdę ciekawie. Historia w misji Mysia Wieża rozwija nam się wolno. Nie dostajemy natychmiastowo wszystkich informacji. Powoli badamy historię duchów za pomocą Kaganka Keiry. Odkrywamy coraz to więcej tej mrocznej historii. W końcu wchodzimy do wieży na kłomnicy i tam dopiero zaczyna się robić ciekawie. Po całej wieży biegają szczury, ale też co chwilę słychać jakieś naprawdę niepokojące dźwięki. Przez cały ten czas jakiś duch też oświeca nam świeczki przed nami, co jest dość tajemnicze. W trakcie przeszukiwania tej całej wieży na kłomnicy dowiadujemy się więcej i więcej, a cała ta historia staje się coraz mroczniejsza i coraz pełniejsza. W końcu w tej misji trafiamy na Anabel. Czyli ducha, tak naprawdę odpowiedzialnego za tą całą zarazę. I czas jest zakończyć tę misję. A zakończenia, jak dla mnie, są naprawdę świetne i naprawdę szokujące. Jeżeli uwierzymy w to, co mówi Anabel i weźmiemy jej szczątki do Grahama, misja zakończy się nie tylko śmiercią Grahama, ale też uwolnieniem morowej dziewicy, która od teraz będzie sobie krążyć po welen. Nie żyje. Anabel nie była zwykłym duchem, tylko morową dziewicą. Teraz jest na wolności. Z kolei, jeżeli okażemy się podejrzliwi i nie zaufamy Anabel, ta pokaże swoją prawdziwą twarz, my stoczymy z nią walkę, potem udamy się do Grahama, a wraz z nim przedostaniemy się do myśli i wieży i będziemy świadkami całkiem smutnej i zdecydowanie szokującej sceny. Misja, jak dla mnie, zatem ma w sobie prawie wszystko: wolno budującą się tajemnicę, świetny plot twist, mrok. A jeszcze w trakcie misja ma ukryte różne ciekawostki, np. w postaci wyskakującego nam ducha i ma też szokujące zakończenie. Dla mnie misja Mysia Wieża to naprawdę jedna z najlepszych misji w grze, ale nie ma ona podjazdu do misji dawno, dawno temu. Oj, misja dawno, dawno temu ma wszystko, co musi mieć dobra misja. Po pierwsze, dostajemy w tej misji zupełnie nowy region, kompletnie nieprzewidywalny region, bo to kompletnie oderwana od rzeczywistości, baśniowa kraina, w której to znajdziemy masę absolutnie oderwanych od rzeczywistości potworów. Po drugie, znajdziemy tam absolutną masę nawiązań i steregów, a po trzecie, misja ta jest potwornie długa, co w tym wypadku jest oczywiście na plus, bo nie znajdziemy w niej sztucznych przedłużaczy, które zmarnują nam czas. No chyba, że te pieprzone gnomy. One akurat są strasznie denerwujące. O Chrystusie Nazarejski. Żartujesz sobie? Ile ich jest? Ale tak poza tym, to ciągle w tej krainie coś wykonujesz. I sporo razy w tej misji też się zaskoczysz, bo chociaż spotykasz tam wiele postaci z wielu różnych opowieści, które możesz znać, będą się one zachowywać zdecydowanie inaczej niż właśnie w owych opowieściach. Przykładowo Wilka z Czerwonego Kapturka spotkasz. Leżącego w swoich własnych żygach po tym, jak zachlał mordę z Rumcajcem. A to, dlaczego te postacie się tak zachowują, też uważam, że jest świetnie wytłumaczone, bo zachowują się tak dlatego, że czar, iluzja, którą jest ten świat, straciła już ważność i zaczęła się po prostu rozpadać. Więc ma to sens. Nieźle się w tej misji nadziwimy. Dużo razy pośmiejemy i też nawalczymy z przeciwnikami, bo znajdziemy tam całkiem sporo unikalnych bossów z unikalnymi mechanikami walki, a te wszystkie walki toczyć będziemy, by ostatecznie odnaleźć trzy fasolki, dzięki którym będziemy mogli wydostać się z tej całej krainy i wtedy przedostaniemy się do kolejnej krainy. Do chmurnego zamku, gdzie znowu będziemy musieli stoczyć walkę z unikalnym potworem, ale też czeka nas opcja romansowa i całkiem sporo isteregów, jak na przykład miecz wbity w ognisko, co jest oczywistym nawiązaniem do Dark Soulsów. Cała ta misja jest też dużo istotniejsza niż nam się wydaje kiedy w nią gramy po raz pierwszy, bo w zależności od tego, czy odzyskamy wstążkę, czy też nie, od dziewczynki z zapałkami, teraz to właściwie dziewczynki z tabaką, dostaniemy zupełnie inne zakończenie, w dodatku krew i wino, co też jest dość szokującym momentem, kiedy później się okazuje, że ta wstążka ratuje Syjanę. Misja ma wszystko, co trzeba, by być, jak dla mnie, jedną z najlepszych misji w grze, ale nie będę ukrywać, że ja osobiście jestem fanem tych mroczniejszych misji, tych ciężkich, Dlatego misja. Wybranie z bogów jest dla mnie nieco lepsza niż misja dawno, dawno temu. Misja Wybranie z bogów to naprawdę jedna z moich ulubionych misji. Po pierwsze, misja ta buduje się wolno, co jest w mojej opinii świetne, bo przecież Jarla z możemy poznać już w misji Umar Król, niech żyje król, i nawet mamy okazję z nim chwilę porozmawiać. A dopiero później w misji Wybranie z bogów poznajemy jego dalszą historię. Dalszą świetną historię. Bo okazuje się w tej misji, że Jarl posiadł umiejętność rozmowy z bogami, co z początku brzmi świetnie, jednak ostatecznie wcale takie świetne się nie okazuje, bo ci każą mu się okaleczać, a udalryk już na pierwszy rzut oka nie jest w dobrym stanie psychicznym. Bogowie przemówili, czas dokonać ofiary. Giedźmin podejrzewa, że to jednak nie z bogami Jarl rozmawia, a ze zmarłym bratem, którego podobno zabił. I teraz ten zmarły brat może się na nim mścić. Jednak kiedy oddajemy ten cały miecz rodowy, okazuje się, że u wcale się nie polepsza. W trakcie tej misji zaczyna się robić też dziwnie, bo kiedy przybywamy do jego dawnego domu, ewidentnie coś w nim nie gra. Wszystko wydaje się dziwne i straszne, a naszym oczom w pewnym momencie ukazuje się jakaś dziwna postać, postać, którą też Jarl czasami pokazuje, układając z rąk jego cień. Zastanawiamy się wtedy, co tu jest grane, o co tu chodzi. Ostatecznie Geralt dochodzi do wniosku, że to całe stworzenie to him, pokonujący stwór, pasożyt. Żywiący się cierpieniem innych. Są dwa sposoby pokonania Hima. Możemy go przechytrzyć, lub zrobić to klasycznie po Mińsku. Jeżeli spróbujemy powiedź Mińsku, stoczymy z nim walkę, ale do końca nie będziemy mieli pewności, czy Udalryk przeżyje to wszystko. A jeżeli spróbujemy go przechytrzyć, będziemy musieli wrzucić yy, dziecko do pieca. Co jest dość szokujące, i jest to też ciężka decyzja dla wielu do podjęcia. Ja akurat tam odbuta zawsze. Dziecko pakowałem do pieca. <laughs> Brak jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Widzę piec, widzę dziecko, z tym prostym człowiekiem. Wrzucam. Ostatecznie, w sumie, nieważne co nie zrobimy, misja ta zakończy się uwolnieniem Udaryk'a z rąk Hima i wszystko będzie miało szczęśliwe zakończenie. Mroczny wątek tej misji i tajemnica to coś, co mnie w tej misji gubiło i zdecydowanie wciągnęło. No i jest to też nieliczny raz w historii gamingu, gdzie chwilowo możesz skrillować Bahora. Także też jest to na plus. A zupełnym przeciwieństwem tej misji jest misja o czym szepczą grzyby. Misja, którą wrzuciłbym na miejsce ósme. Misja, o czym szepczą grzyby jest naprawdę świetna, zabawna i zaskakująca, więc dziwne gdybym nie umieścił tego quest'a w tym zestawieniu. Misja, o czym szepczą grzyby to ukryta misja, którą aktywować możemy w tym oto miejscu i kiedy przybędziemy na to miejsce, znajdziemy tam Pinastri, czyli pewną obłąkaną staruszkę, która wygaduje jakieś dziwne rzeczy. Kiedy wejdziemy z nią w interakcję, okaże się, że ta nawiedzana jest przez pewnego ducha, którego zauważyć może tylko wtedy, kiedy wypije jakiś odwar z grzybków. I choć z początku wydawać nam się będzie, że to tylko zwykła czpunka która widzi dziwne rzeczy po wypiciu narkotycznego wywaru, ostatecznie okaże się, że chyba jednak faktycznie coś jest na rzeczy i my też spróbujemy wypić taki eliksir, by tego ducha ujrzeć i by poznać dalszą prawdę. Co jednak niespodziewane, to to, że dzięki temu eliksirowi będziemy mogli usłyszeć też głos samej płotki, który zdecydowanie inaczej będzie brzmieć niż pewnie większość by sobie taki głos płotki wyobrażała. O, odknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa, zastanawiałem się nawet czy nie podać ci białego miodu, ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. I od tego momentu spotkamy będziemy razem próbować rozwiązać tajemnicę ducha, który nawiedza Pinastri, co jest przezabawne. Misja ta ma wszystko, co dobra misja chyba musi mieć. Sporo opcji dialogowych. Jest naprawdę nieźle rozbudowana, posiada kilka fajnych smaczków i ciekawostek, wątek detektywistyczny, tajemnice, a przede wszystkim kilka naprawdę ciekawych zakończeń. Misja jest przezabawna i naprawdę prześwietna, dlatego jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych misji, jakie możemy znaleźć w Wiedźminie 3. Jeżeli też nigdy nie mieliście okazji ograć tej misji, to polecam sobie zobaczyć odcinek 3 ukryte misje w TUSOM. Wyskakuje wam on w prawym górnym rogu, bo misja jest naprawdę... Ciekawa. ale w Wiedźminie 3 znajdziemy jeszcze zabawniejszą misję, która nazywa się Nie ma to jak w domu. Nie ma to jak w domu to naprawdę prześwietna misja i zdecydowanie jedna z moich ulubionych. To misja, w której urządzamy tak zwaną popijawę w Kermoren. Misja ta jest uważam idealnie ulokowana w czasie, bo odbywa się zaraz po ciężkich misjach i dramatycznej rozmowie z Lambertem i też zaraz po misji Nie ma to jak w domu będziemy odczarowywać Umę za pomocą próby traw, co też będzie ciężkie. I tak naprawdę w tamtym momencie nie wiemy, czy Uma to czasem nie Ciri, i czy w ogóle udaje jej się przeżyć. Więc cała ta misja to tak naprawdę chwila wytchnienia dla nas, jako graczy. W samej misji mamy scenę romantyczną z Jennefer, także już plasujemy tę misję wysoko, a w dodatku pijemy z kumplami do upadłego, robiąc przy tym dziwne rzeczy. Opowiadamy historię, gramy w grę nigdy przenigdy, szukamy Eskela, który zachlał mordę i poszedł spać razem z kozą. Eskel, pijaku, wyłaś! A w dodatku możemy jeszcze przebrać się w ciuchy Jennefer i przez Megaskop zaprosić jej koleżanki na imprezę. Co tu więcej mówić, misja jest naprawdę humorystyczna i naprawdę prześwietna. Każdy kto grał w Wiedźmina 3, chociaż raz też musiał tę misję przejść, bo misja jest obowiązkowa, więc nie ma co więcej o niej gadać. Tak zwany absolutny klasyk. Jeżeli chcecie sobie dokładnie przypomnieć, co było w tej misji, to odsyłam Was do filmu: 3 najzabawniejsze misje z Gry Wiedźmin 3. Film wyskakuje Wam teraz w prawym górnym rogu. Ale wszystko, co wykonujemy w tej misji, wykonujemy w starym, dobrze nam znanym Kermoren, w przeciwieństwie do następnej misji, którą zdecydowanie muszę ulokować na miejscu szóstym, bo chociaż krótka i dość dziwna, to niezwykle ciekawa jest misja Przez Czas i Przestrzeń. W misji Przez Czas i Przestrzeń podróżujemy po naprawdę najróżniejszych zakątkach wiedźmińskiego uniwersum, dosłownie uniwersum. Możemy dowiedzieć się nieco więcej o Białym Zimnie i o tym, co zrobiło z innymi światami. Odwiedzamy w tej misji też świat elfów. Możemy dowiedzieć się nieco więcej o ich świecie, jak i o ich kulturze. Zobaczyć ich budowlę, architekturę, a nawet porozmawiać z Gelsem, czyli królewskim namiestnikiem Tyrnalia. W tej misji dowiadujemy się nieco więcej o całej historii Eredina, o tym jak uzyskał władzę, ale też możemy zobaczyć jego wygląd, bo do tej pory nie mieliśmy szansy nawet zobaczyć jego twarzy. Misja ta jest naprawdę świetna i tak samo jak prawie wszystkie poprzednie misje, zawiera też sporo nawiązań do naszej kultury i różnych ciekawostek. Ale za jedną z najlepszych misji w całej grze uważam nie te misje, a misje Żyli. Długo i Szczęśliwie. Misja Żyli Długo i Szczęśliwie to jedna z najlepszych misji w całej grze i zdecydowanie jedna z najlepszych misji w dodatku Serca z Kamienia. Samą misję aktywować możemy po spełnieniu dwóch poprzednich życzeń Olgierta, a te spełniamy w misji Sezamie Otwórz się, gdzie za zadanie mamy przynieść Dombor Sodi Olgiertowi oraz w misji Hulaj Dusza, w której to za zadanie mamy sprawić, by brat Olgierta, Witold, wybawił się za wszystkie czasy. Ostatnim życzeniem Olgierta będzie, abyśmy przynieśli mu fioletową różę, którą przed laty przekazał swojej ukochanej Iris. Zadanie to z pozoru wydaje się łatwe, ale oczywiście tak nie jest, bo róża już dawno rozpadła się w pył, a my po drodze spotykamy masę potworów, z którymi będziemy musieli się bić, masę unikalnych potworów z unikalnymi umiejętnościami, jak między innymi klucznika, czy największy koszmar, Iris, a sama misja jest niezwykle tajemnicza i niezwykle rozbudowana. Odwiedzamy tam sporo innych światów. Niech m.in. namalowany świat Iris czy rezydencję Wereców zimą. Spotykamy tam demony kota i psa, które wydają się zaskakująco mało demoniczne, za to niezwykle ciekawe. Poznajemy historię Iris i Olgierta, którą do tej pory nie mieliśmy okazji usłyszeć. Dowiadujemy się nieco więcej o ich relacji, o tym jak ta ich relacja działała, ale też dowiedzieć możemy się nieco więcej o świecie demonów i o tym jak Olgert próbował skontaktować się z Ganterem i go przyzwać. Poznajemy historię tego, jak powoli jego serce stawało się z kamienia. A na końcu misja ta zmienia się praktycznie o 180 stopni i z takiego mrocznego klimatu zaczyna być ona coraz to bardziej smutna. Aż w finał tego mamy kiedy po raz kolejny spotykamy się z Iris z Iris, która trzyma fioletową mróżę, a my, to różę musimy jej odebrać. To jedna z najwybitniejszych i najbardziej smutnych scen, jakie miałem okazję zobaczyć w grze. I zdecydowanie cała ta misja zasługuje na tak wysokie miejsce dzisiaj. Ale aktualnie wyżej w moim rankingu. Umieściłbym misję Między Światami i pewnie się ze mną nie zgodzicie, ale kocham tę misję. Misja Między Światami to po raz kolejny misja, w której odkrywamy zupełnie inne środowisko, zupełnie inny świat. Tym razem świat Wampirów. Mamy okazję odwiedzić w tej misji wraz z Regisem Ukrytego, czyli jednego z najpotężniejszych wampirów na świecie. Misja ta jest zaskakująca, bo od początku nie wiemy, co się tam dzieje i trzyma nas mocno w napięciu, aż finał. Kumulacja tego całego napięcia Wybucha, kiedy zaraz, praktycznie po wejściu, ukryty postanawia nas zabić. Jednak dzięki wolniejszemu metabolizmowi, Geraldowi udaje się przeżyć i trafia on do absolutnie odlotowego miejsca. Poznaje tam historię jakiegoś gościa, który próbował się tam teleportować, znajduje wiele nieznanych gatunków wampirów. Nagle, też w trakcie misji, zmienia nam się grawitacja, co jest też zaskakujące. A kiedy w końcu się stamtąd wydostaniemy i przekażemy dar ukrytemu, ten nas wysłucha i jesteśmy w stanie z nim porozmawiać rozmawiać i rozmowa ta nie jest dla mnie świetna to jeden z nielicznych momentów w grze kiedy nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie drugiej strony musimy zrozumieć że on jest od nas dużo ale to naprawdę dużo silniejszy musimy okazać tak zwaną skruchę misja choć nie za długa to jak dla mnie naprawdę świetna to przedostatnia misja przed finałem w dodatku krew i wino więc ma też wysokie tempo co lubię a na końcu jeszcze mamy okazję porozmawiać z regisem a co jak co rozm Rozmowy z Regisem to zdecydowanie najlepsze rozmowy, jakie możemy znaleźć w dodatku krew i wino. Szczególnie, że czytałem książki, i w książkach tak samo dla mnie. Regis to absolutnie najlepsza postać, jaką możemy tam znaleźć. Strasznie lubię Regisa. Tak naprawdę nie pamiętam, bym jakoś w Wiedźminie 3 płakał. Chyba tak naprawdę nieważne jaka misja, i jakie zakończenie, nigdy nie zdarzyło mi się uronić łzy. Oprócz tego jednego razu, przy zakończeniu, w którym Ciri zostaje cesarzową. Dlatego misję coś się kończy, coś zaczyna, właśnie w tym endingu stawiam tak wysoko. I chociaż niespodziewane, słodko-gorzkie, i niezwykle smutne zakończenie to jest, to jest to też zdecydowanie moje ulubione. Z początku misja ta zaczyna się niewinnie. Siedzimy sobie z naszą partnerką i kompanami w karczmie, rozmawiamy, śmiejemy się, wychodzimy sobie spokojnie zapolować na królika, w tym celu udajemy się do myśliwego Mysława, rozmawiamy z nim, idziemy na polowanie z Ciri, polujemy na widłogona, idziemy na rybki, walczymy z niedźwiedziem, no ogólnie wspaniała wiedźmińska rodzinka aż do pewnego momentu, bo okazuje się, że Ciri wybrała życie nie jako wiedźminka, a życie jako cesarzowa Nilfgardu, a wojska zjechały się po nią do Białego Sadu. Ciri jest naprawdę wyjątkowa, a tam właśnie jako cesarzowa ma realne szanse coś zmienić, ale musi pożegnać się z Geraldem porzucić to życie jako Wiedźminka. Oddaje więc ona miecz Geraltowi i wyrusza do Nilfgaardu. Misja ta jest cholernie słodko-gorzka i wywołuje w człowieku uczucie jednoczesnego smutku i szczęścia. Dlatego w mojej opinii właśnie tą misję w tym zakończeniu stawiam tak wysoko. W moim przypadku uroniła mi ta misja też UZ, chyba jedyny raz w Wiedźminie 3. Ale zdecydowanie bardziej rozbudowana od misji Coś się kończy, coś zaczyna jest misja Pieść Rycerskiego Serca i o cholera! Jak ja uwielbiam tę misję. Misja ta zaczyna nam się niewinnie, bo musimy pomóc Guillaume'owi w pewnej sprawie. Guillaume zakochany jest po uszy w Vivien, ale ma wrażenie, że na jego wybrankę ktoś rzucił jakiś urok, a my za zadanie mamy ten urok z Vivien ściągnąć. Cała ta misja jest absolutnie boska. Żeby pomóc Guillaume'owi, musimy brać udział w turnieju, a w tym turnieju może się wydarzyć milion rzeczy. W zależności od tego, czy wystąpimy jako Ravix, czy jako Geralt, to inna osoba się do nas doczepi. W zależności, czy zagramy z Palmerinem, czy też nie, w Gwinta, będziemy mieli zupełnie inne dialogi. W zależności od tego, czy wygramy z nim w Gwinta, czy też nie, będzie nam świecić w oczy, albo nie. W zależności od tego, czy wygramy ten turniej, czy też nie, zadzieją się też inne rzeczy. Jak wygramy, to rozmowy z kowalami się pozmieniają, z fryzjerami się pozmieniają, będziemy mieli też sekretną wielbicielkę, która będzie za nami chodzić. No, w życiu nie widziałem bardziej rozbudowanej misji jak ta, a najśmieszniejsze jest to, że jest to misja poboczna i każdy tą misję może pominąć co chciałbym podkreślić jest zbrodnią i powinno być karane pomijanie takiej misji. W tej misji jest naprawdę wszystko. Cały ten sekret Vivienne, mamy milion ciekawostek, mamy nawet sekret, który odblokowuje się w grze, jeżeli poczekamy w niej 7 lat, a także mamy sekretne zakończenia. Każdy, kto wie jak rozbudowana jest ta misja i zna sekrety z tej misji, przyzna mi rację, że jest to jedna z najlepszych misji dostępnych w całej grze. A soundtrack tej misji... To coś niebywałego. Został specjalnie zrobiony właśnie do tego wątku i nie usłyszymy go nigdzie indziej i niezwykle oddaje klimat właśnie tej misji, taki baśniowy klimat, zagadki i tajemnicy. Nie będę wam tu omawiał tej całej misji i tych wszystkich ciekawostek, jakie możemy w niej znaleźć. Bo jest ich tyle, że musiałbym poświęcić godzinę i 26 minut, by je tu wszystkie wymienić, co de facto kiedyś zrobiłem. Konkretnie w odcinku Sekret Vivien odkryty, polecam sobie zobaczyć odcinek, bo chociaż zrobiłem go już dawno temu, to sama misja ma tyle ciekawostek w sobie że dajcie spokój. I byłaby to chyba najlepsza według mnie misja, jaką znajdziemy w Wiedźminie 3, gdyby nie misja Miłe Złego Początki. I wiem, że się wiele osób ze mną nie zgodzi, ale o kurde, misja Miłe Złego Początki. N kocham tą misję. To naprawdę jest najlepsza misja w grze jak dla mnie. Misja Miłe Złego Początki to pierwsza misja, która otwiera nam według mnie najlepszy dodatek, jaki wyszedł kiedykolwiek w historii gier, czyli dodatek Serca z Kamienia. Chrystusie Nazarejski, jaki to jest dobry dodatek. Jakie te misje w tym DLC są interesujące i jak świetnie napisana jest postać Gantera Odima. Ludzie kochają tę postać, ja kocham tę postać, bo co tu dużo mówić, to jedna z najlepiej napisanych postaci kiedykolwiek. A pierwsze spotkanie z nim odbyć właśnie możemy w misji Miłe złego Początki. Misja ta zaczyna się niewinnie, bo musimy porozmawiać z Olgiertem, który wystawił zlecenie na robucha z kanałów. Trafiamy wtedy zupełnie do innego świata, innej kultury. Spotykamy dzikich, czyli grupę naprawdę ciekawych osób o ciekawej, dotąd niespotykanej w Wiedźminie kulturze. Musimy w końcu zabić ropucha i trafiamy do kanałów, gdzie nagle spotykamy naszą starą, dawną przyjaciółkę Shani. I twarz każdego gracza, który grał w Wiedźmina 1, nagle promienieje. Idąc dalej tymi kanałami, w końcu spotykamy Ropucha, który jest dość unikalnym i specyficznym bossem. Już nie mówiąc o tym, że walka odbywa się w strasznie klimatycznym miejscu, a na dodatek po zabiciu Ropucha okazuje się, że był to książę, a nas zawijają na jakiś statek i nagle płyniemy do jakiegoś ofiru, czego nikt kompletnie się nie spodziewał. I tam też po raz pierwszy, właściwie to po raz drugi, spotykamy Gantera Odima Klimat zmienia nam się na zupełnie inny. Rozmowa jest ciekawa, a motyw muzyczny to jakieś pieprzone arcydzieło. Ten nagle wypala nam na twarzy jakieś znamie, co jest w tamtym momencie przerażające, bo już wiemy, że posiada on popieprzone umiejętności, których nie chce nam pokazywać i nagle znika nam z ekranu, tak samo jak zrobił to w białym sadzie. Obiecał, że nas uratuje i chwilę później nasz statek nagle się rozbija, a my za zadanie mamy pokonać maga i jego ofirskich przybocznych. A kiedy to zrobimy, musimy udać się na roztajne drogi pod wierzbę we wsi Jantra. Kiedy tam przybywamy, usłyszeć będziemy mogli absolutnie przerażającą piosenkę, którą śpiewają dzieci. A kiedy przemedytujemy do północy, pojawia się i on. I jest to jak dla mnie. Najbardziej przerażająca scena, najbardziej tajemnicza i najbardziej interesująca, jaką możemy znaleźć całym Wiedźminie. Ten każe nam udać się do Olgierta, a kiedy to zrobimy, w zależności od wyborów, możemy zmierzyć się z Olgiertem. I okazuje się wtedy, że zupełnie nic nie jest takie, jak nam się początkowo wydawało w tym dodatku. Wszystko robi 180 stopni do góry, a my poznajemy nieco więcej historii tych dwóch uważam, że najlepszych postaci, jakie możemy znaleźć. W dodatku serca z kamienia. Misja ta, jak dla mnie, to pieprzone arcydzieło. I wiem, że nie każdy się ze mną zgodzi, więc chętnie też usłyszę Wasze zdanie. Zdanie. Jaka według was jest najlepsza misja, jaką możemy znaleźć w Wiedźminie 3 możecie pisać w komentarzach. Ale pamiętajmy też, że żadna z tych misji nie byłaby najlepsza, gdyby nie inne misje, gdyby nie cały klimat Wiedźmina 3, ten słynny, słowiański klimat. To tylko dzięki temu, że mamy tak skonstruowanego Wiedźmina, te misje z podróżami w inne miejsca są tak świetne. Nie byłyby już tak świetne, gdyby gra była o podróżach do innych światów, prawda? I to właśnie dzięki tym normalnym misjom, dzięki temu że przez połowę czasu w Wiedźminie po prostu zabijamy potwory, albo pomagamy jakimś dziadkom odnaleźć jakieś gówno, tylko dlatego te misje są tak świetne i wyjątkowe. Tylko dlatego, że zaraz koło misji poważnych i ciężkich mamy usytuowaną głupkowatą misję. Jak Tom nie ma to jak w domu. Tylko dlatego ta misja w rzeczywistości jest tak wyjątkowa i tak fajna. I gdyby nie tak dobre misje, nie byłoby też tych misji złych. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka z siedmiu najgorszych misji z Wiedźminie, na 3, to polecam sobie obejrzeć. Możecie też zostawić subskrypcję na kanale, wejść na świetnego Discorda poświęconemu właśnie Wiedźminowi. Discord nazywa się Wielka Redania i dziękuję bardzo Laser, że zostałeś wspierającym tego kanału. Dzięki wielkie, kocham cię bratku. Podłącz sobie konto z Discordem, to dostaniesz też unikalną rangę. Oczywiście, jeżeli chcesz. A my klasycznie widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia.